Ja rzeczywiście z łapanki jestem, więc muszę wybaczyć, jeśli nie do końca to będzie doskonałe. Droga, którą teraz jedziemy, to najgorsza z możliwych tras wiodących do Oaxaca. Kręta, od lat nieremontowana, z ostrymi głazami, które stoczyły się z gór i o które niezliczoną ilość razy przebijałam opony. W tych warunkach to nie pech, to przykra normalka. Trzeba dużej wprawy, wielu trudnych kilometrów doświadczenia, żeby omijać zdradliwe, oderwane od skał kamienie. Surowy majestat Sierra Madre, przeorany wąwozami, od strony szosy porośniętych brzydkim, wilgotnym lasem, ale gdy wejdzie się do głębokiej, w cień drzew, jest to stara, dziewicza puszcza, której nocą wyją kojoty. Nieraz trafiłam tu na ślady łap jaguara lub pumy. Choćby je wytropić, trzeba wejść do matecznika lasu. Zupełnie dziki świat i to na granicy wielkiego uniwersyteckiego miasta, które schowane pomiędzy pasmami gór wznosi się bez ładu i składu na wysokości 1500 metrów. Te góry to doskonałe miejsce na kryjówkę. Tutaj 6 lat temu uciekłam od ludzi, od zgiełku ulic, sklepów, reklamy, polityki. W takich wioskach jak El Punto czas zatrzymał się 200 lat temu. Nikt niepożądany tu nie zagląda. Dlaczego uciekłam? Myślałam, że odnajdę swój rytm. Nie odnalazłam. Myślałam, że znajdę uspokojenie. Też nie znalazłam. Pozornie tak, bo wokół cisza i natura, ale ten ogień we mnie wciąż się palił. Jakieś znane tylko mi rozdrganie, które nawet Ricardo nigdy u mnie nie zauważył. Rozdrganie, które sprawia, że nie umiem odpoczywać. Bezruch mnie męczy. Poznałam ten las, te góry, bagna, jaskinie, chodząc po okolicy za dnia i w nocy, przemierzając setki kilometrów pieszych szlaków. Śpiąc w zawieszonym na drzewie hamaku, przykryta jedynie siatką przeciw moskitom. Chodziłam tak sama przez 2 lata, zanim któregoś dnia w drzwiach pojawił się Ricardo ze swoją kotką i wówczas natychmiast zapomniałam, że szukałam spokoju. Uciekłam, bo nie mogłam znieść tęsknoty za bratem. Wówczas zdałam sobie z tego sprawę, jak i z tego, że na razie nie muszę uciekać, że mogę się do niego przytulić i spokojnie zasnąć. Jednocześnie jego powrót ożywił wspomnienia i pragnienie prawdziwej przygody, takiej, jaką przeżywałam u boku Enrique w jego partyzanckim oddziale. Z Ricardo rozumiemy się bez słów. Obydwoje chcemy tego samego. Nie są to pieniądze, przedmioty, nawet nie sława, lecz buntownicza wolność człowieka wyjętego spod prawa. Co z tego, że jesteśmy ścigani, że nieraz w ostatnich latach musieliśmy się ukrywać, że w każdej chwili możemy zginąć? To nic nie znaczy wobec rozkoszy życia tak, jak się chce, bez skrępowania prawa. Rozkosz przekraczania wszelkich granic, także życia i śmierci. Kiedy trzymam pistolet, mam przez chwilę boską władzę nad czyimś losem. I świadomie dokonuję wyboru. Ricardo tak samo. Mogę strzelić mu kosowi między oczy, bo taki mam kaprys, bo chcę go ukarać, bo chcę korzystać z danej mi władzy nad jego życiem. Równie dobrze mogę go oszczędzić. Moje prawo wyboru. Ktoś powie, że z mojej ręki giną niewinni ludzie. Lecz ja odpowiem, każdy z nas jest winny. I na każdego z nas czeka śmierć. Czegóż zatem mamy się bać? Osądzenia? Rodzimy się osądzeni. Nie wybieramy miejsca urodzenia. Jeden dostaje w przydziale meksykańską wieś, inny Manhattan. Nie wybieramy rodziców. Moja matka była kurwą, a ojciec gangsterem. Obydwojga nie pamiętam. Wychował mnie stryjaj, alkohol. Tego też sobie nie wybrałam. Gdzieś przynajmniej część mojego losu została przesądzona. Czy to zatem dziwne, że chciałam wziąć sprawę w swoje ręce i skoro nie miałam wpływu na urodzenie, to chociaż chcę decydować o śmierci? Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
chociażby ten fragment pokazuje, że to, o czym Piotr wspomniał, ta powiedzmy kompresja czasu, że teoretycznie akcja dzieje się w bardzo krótkim okresie. Oczywiście mamy bardzo dużo reminiscencji i ten czas się rozciąga, dlatego że mamy tak naprawdę opowiedzianych tam wiele historii w jednej narracji, w jednej tej gonitwie, powiedzmy, ucieczce, ale gdzieś tam są w tle inne historie dwojga moich bohaterów. I...